zasadnie to może pan oczywiście spokojnie obciąć, tak? To nie wszystko. Bo teraz tej puszki, której panu to wystaje, ileś tam, to jest schowane, to staramy się zawsze mieć to do dna dojechane. Niech pan mi to przytrzyma, pewnie panu to skończone jest. Wiadomo, że robimy taki myk, że mamy początek zrobiony, tak? Ileś tam nam potrzeba do tego dole. Więc on ma ostrze też na czole. Nie robię tego tak, bo stopka mówi, że jest łagodna, nie? Nie robię tego też tak, że trzymam tu i tu, próbuję wepchnąć, bo nie daj Boże sobie błoń, tak? Więc robię to w ten sposób, że łapię za początek, kładam tą stopkę pomiędzy oporę, ten muszę powiedzieć, że szły i jadę do samego dna puszki tam, to mogę rozbroić i tam obciąć. Wszystko. Dziękuję bardzo. Profilowane doliny. I do 50 kwadrat linki mieć aluminium może pan wziąć. Ja nie mam tu 50 kwadrat ze sobą, akurat nie pan to ciągnie. I przede wszystkim jak pan to obciąć? Przecież na linkę zwykle zakładamy później jakieś tulejki, nie? To jest jedna rzecz. Dalej. Ma pan instalator, czyli to co mieliśmy tu przed chwilą. Oprócz tego, że ja to oczywiście mogę obciąć. Będziemy wyłamać może do tego. Tą metodą, którą pan znał od miliona lat, ma pan 1,5, 2,5. Tak? Mamy 2,5. To wkładam 2,5 tyle, ile potrzeba i już. Do tego wszystkiego ma pan możliwość zapasowania też na linkach, bo na drutach tego nie robimy. Już w momencie, kiedy to skończy. Do 2,5 kwadrat na lineczkach może pan zapasować linki, czy będzie różnie. Więc ja tam nie mam. Ma pan nacięcia, żeby coś przechwycić, przeciągnąć, żeby się nie wyślizgnął. Mało tego, nacięć nie ma do końca. To też jest uzasadnione, dlatego że jeżeli pan chce coś delikatnie chwycić, to nie będzie łapał pan ten tutaj. A w końcu te cztery krawędzie, które powstają z tego narzędzia w puszkach, ma pan otwory pod przewodnie. Może pan je wypchnąć z jednej czy z drugiej strony tymi czterema krawędziami i obradować. To nie wszystko, bo może pan wykorzystać jeszcze to, że ma wąskie gardło, chociażby do otworzenia wszelakiego rodzaju zamków, typu po kwadrat, jeden, drugi, trzeci, bo to nam łatwiej, tak? My mamy te klucze, jak pan pewnie widział, różne, chociażby tak jak tu. To ileś tam otworzy. Wyjście, mamy pomysł. Wyjście jest wąskie, to też mogę tylko zrobić. Tyle ma możliwości klucze. Ja to i mogę to samo zrobić, bo nie, tylko mówię, że nie ma. Nie, pan, nie, pan po prostu tak wchodzi, tu trzymał, łeczko ciągnie tylko w jedną stronę. Tak, no nie, na początku, trzeba pojechać. No to może pan jechać od tej strony i się wciąć tym do środka. A, no tak, to jest samo no nie, można? Można. Tylko ja już tu nie mam na czym po prostu pokazać. Wiesz, do tego, że możemy to zrobić tak, co nie ma. Podizolowane. Tu ma pan przekroje jeszcze. Te przewody, to się przekroju, który mam, wkładam to tylko. Ty sam czas odprawdę? No tak, ale tak jak na przykład... To jest pik. No zaraz. Mogę go rzeczywiście tak, że... To jest izolacja, jaka jest. Jeszcze tutaj mamy ciepło. Tak jak powiedziałem, to też inaczej. Natomiast on ma nożyk tutaj tak. To jedna z nowości, to jest takie coś, że ja mogę go dłużej naciąć. Po prostu, jeżeli jest taka nożyk, na przykład... Właśnie nadaje... Z katalogu nie da się wydawać. Nie da się. Dlatego są... Jeszcze ma pan dobrze. Nie ma możliwości go i na głębokość, i na tą szerokość, tak? Wkładam sobie lineczkę i obojętnie, które byście nie kupili konektor. Proszę bardzo. Jakieś pytanie? 2,5, tak? Czyli w niebieskim. Wszystko jest zgodnie prawidłowo. Kładam sobie ładnie pięknie. Tak? Do 2,5. O, za daleko. I zaprasowuję. Teraz zobaczcie. To, co ja zaprasowałem, oznacza nam dwa punkty. Czyli, teraz jadąc dalej, to też na pamiątkę. To może, żeby...